Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dobry, jesteśmy we Wrocławiu, wymeldowaliśmy się z hotelu Orbita już jakiś czas temu i prawie dotarliśmy. Wylecieliśmy z Orbity. Na miejsce, dobra, dobra. Już byliśmy kilka razy w miejscu docelowym, ale no jakby nie było gdzie zostawić autka. Więc krążymy, a przyjechaliśmy tutaj na... Zaczęło się, słuchajcie, z 3 godziny temu, od godziny krążymy wokół. Na hali stulecia jest dzisiaj Influencer Live Wrocław i... No i my tam powinniśmy być już dawno, ale jesteśmy dupy wołowe i jeździmy w kółko. Dotrzemy wreszcie, ale liczymy na parking w galerii handlowej, bo wszystko po prostu zastawione, brak wolnych miejsc, bo tutaj jest izo w okolicy, w ogóle to jest weekend, dużo się dzieje, wszyscy są w Wrocławiu, naprawdę wszyscy dzisiaj. No ale w końcu jak uda nam się zaparkować, to jeszcze troszeczkę musimy doszeptać i dotrzemy tam. Dotrzesz do miejsca docelowego. Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy na Influencer Live w Wrocław. Mamy tutaj nawet taką ściankę, jeżeli nie wierzycie mi na słowo, to uwierzcie tutaj w te napisy. Sprawdzisz, czy to jest spinaczkowa ścianka, hehe? No, mogę sprawdzić. Drodzy Państwo, nie da się spiąć na szczyt. Tutaj w tych kamyczkach sponsora nie da się. Nie ma na szczyt drogi na skróty. Ja myślę, że na wieczornej gali znajdziesz sposób. Na wieczornej gali może znajdę, a dzisiaj będziemy poznawać ludzi, chodzić na prelekcje i... No, pewnie jeść i pić. Idziemy za nim. Urwaliśmy się na chwilę na wagary, uciekliśmy z wykładów i przyszliśmy coś zjeść. Mamy hot dogi polskie z kiełbą, XXL w dodatku, oczywiście, oczywiście. Frytki stekowe z klopsikami. A jemy sobie z takim widokiem, jest przepięknie w okolicy hali stulecia. Szybciutko zabieramy się za jedzenie i wracamy na imprezkę. Thank you.
jesteśmy już po wykładach, teraz mamy chwilę przerwy i możemy spotkać się z sercowniczką Patrycją, którą po prostu już od dawna tak naprawdę znamy, a jeszcze się nie znamy. To jest nasza honorowa również sercowniczka, followerka i winska, także dzisiaj będziemy się z nią widzieć. Tak. Zaraz wyskoczymy może na jakąś kawkę z nią. I znowu to jest nieodpowiedzialne spotkanie, bo po raz kolejny spotykamy się z ludźmi poznanymi w internecie i po prostu właśnie, wszędzie przestrzegali całe życie przed tym. Wszędzie, a my non stop tak taka frajda. No właśnie. A wracamy z głową pełną po prostu, no w sumie pełną czego? Kawy na czego pewno. Może być pełna ta głowa? No właśnie niczego, dlatego... dosłownie ta pustka w głowie właśnie tutaj się przetworzyła, ale jakoś tak... Dużo masz wniosków, widzę, po dzisiejszych prelekcjach. Wiesz co, bo dlatego, że jak już mam tak napełnioną głowę... Aha. To już tak jest, nie? Ależ tu jest pięknie. Jeszcze taka pogoda się trafiła piękna we Wrocławiu. Jak przyjeżdżaliśmy, to lało całą drogę. Wjechaliśmy do miasta, wyszło słoneczko. Ogólnie przyjechaliśmy wczoraj, ale już od wczoraj jest taka piękna pogoda. A pogoda ma bardzo duże znaczenie, szczególnie zważając na to, że większość czasu spędziliśmy w zamkniętych pomieszczeniach. Z klimatyzacją. Hala Stulecia jest zaraz obok wrocławskiego zoo, a tutaj jeszcze po drugiej stronie jest przepiękny ogród japoński, w którym kiedyś byliśmy i bardzo duże wrażenie na nas zrobił. Zresztą jak cały ten teren jest mega przyjemnie, można spacerować. Taki rzadki widok, piękny kadr, bo zwykle tutaj widzieliśmy rzadki, dużo spacerowiczów, a teraz jest pusto. To oznacza, że taki no nie tak jest, nie? Jak coś się mówi, że jest rzadkie. Mhm. A tu jest taki właśnie gęsty. No i dzisiaj naprawdę jest mnóstwo ludzi, tak naprawdę już jest wieczór. A tutaj ciągle wszędzie kolejki, tłumy. Na jedzonko też trzeba było długo poczekać, ale nie ma się co dziwić, bo jest przepiękny weekend. Wrocław jeszcze piękniejszy. A najpiękniejsze z tego wszystkiego oczywiście jest to, że jesteśmy tutaj. Nasza obecność tutaj jakby upiększa jeszcze ten widok. No już całkiem niezłego Wrocławia. Tak, no bo nas nie było, to było deszczowo. No to było brzydko, jak to wiadomo, jak to bez nas. Nie ma nic. O, kajaczek złapiemy. Boże, ładnie. Meldujemy się chwilę później z jakimś ekstra podkładem. I jesteśmy już gotowi na galę. Przebraliśmy się ekspresowo w toalecie pasażu grunwaldzkiego. I jesteśmy gotowi na galę twórców. Lecimy z powrotem na Halę Stulecia. Szanowni Państwo, dotarliśmy na galę. Jesteśmy. Gala już trwa. Zaginięcie bliskiej osoby, bo przecież tutaj liczy się czas, albo można się dowiedzieć, czym wybić szybę. Chciałbym, żeby ten lifestyle, który jest szeroko bardzo rozumiany i w zasadzie ja nie jestem żadnym ekspertem od tego, poza tym, że odbieram życie tak jak wy, to chciałbym, żeby ten lifestyle był jak najbardziej odpowiedzialny. Bo macie pasję i to jest rzadkość i każde takie spotkanie jest dla mnie i dla was też powinno, jak wyjazd na zieloną szkołę. I nie rozumiem tych zmartwionych min i mam nadzieję, że dzisiaj zobaczę, jak odpinacie wrotki, bo ja na pewno odepnę buty, bo one są do wyglądania. 40 zł. Więc jestem tutaj jako matka, rozwódka, kobieta z odzysku i teraz chciałabym zobaczyć, to będzie bezpieczne, będę się śmiała głównie z siebie, ale chciałabym poprosić o podniesienie ręki tej, które powiły na świat bąbelka, ręka do góry. My też byśmy poszły na paradę, rozebrały się na platformie, ubrały na tęczowo. Ale wtedy dzieci zablokują nas na Facebooku. A za takie rzeczy wypada się z trójki klasowej. Czy ktoś pomyślał o tym, jak nam jest ciężko? Że matka to też człowiek i na przykład oprócz tego, że rozpakuje zmywarkę, to może nie wiem, chciałaby się jeszcze komuś pakować do łóżka? Byliście kiedyś na Tinderze jako rozbudka z dzieckiem? Nie wiem, czy macie takie lokalne radio. U nas w Łodzi jest coś takiego jak Radio Parada. Mój sąsiad tego słucha namiętnie, dlatego jeszcze wiem, inaczej bym nie wiedziała, bo jeszcze nie jestem tak zdesperowana, ale mniej więcej, no bo to 3 rano, tam jest taka audycja, że pełne uzębienie, 42 lata, stałym dochodem z własnym mieszkaniem, pozna panią, maksymalnie 55 lat, bez nadwagi, może być bezrobotny. Ja się boję, że tak skończę. No to mają krótko. Zapraszam, pan Belter. Brawo! Thank you.
Dlaczego zawsze my nagrywać? Teraz ja was nagrywam. Powiem wam, że dawno się tak nie wytańczyliśmy. Już niestety się zbieramy, chociaż chętnie byśmy zostali dłużej, ale kończy nam się parking. Co prawda mamy drobne, ale ostatnie drobne jednak wykorzystaliśmy na kawkę, bo jeszcze długa droga przed nami dzisiaj. Nocujemy w Namysłowie, bo we Wrocławiu nie było już wolnych miejsc. 1,5 godziny drogi, a doprowadzi. Więc zaraz siadam za kierownicę, także nabiorę mocy i zapraszam w trasę. Szybka zmiana obuwia i melduję się już za kierownicą. Kawa jeszcze zaczyna działać, także zaraz ruszamy. Jeszcze szybsza zmiana kierowcy. Ojej. To idź już spać, co? Idę, idę. Nawigacji potrzebuję, a ja mam mało baterii. No, to kto się dobrze bawił, ten się dobrze bawił. A kto jedzie, ten jedzie. Ej, nie ma. Co tu więcej mówić? Nie? Gdzie my jedziemy teraz? To Namysłowa. Mamy to. Takie piękne, starodawne miasto. 57 minut. To szybko. O dziwo. 57 minut, 57 kilometrów. O. Pięknie. I drodzy państwo, kierowca bombowca za sterami. Dziochaj. Jedzie do Namysłowa. A tutaj z naszej imprezy jeszcze wychodzą ludzie. Do taksówek. Dotarliśmy. O, jak cudownie. Trzecia nocy. Jesteśmy. Właśnie wyszłam spod prysznica i melduję się w nieco innym wydaniu, jakże gwiazdorskim. W akompaniamencie harpania odpalam sobie moją hotelową rozrywkę, czyli telewizor, bo nie mamy od kilku lat telewizji, więc tak, trzeba to narobić.